Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, tę partię, którą za chwilę przedstawię, e, trzeba uznać za genialną, za wspaniałą. Głównym bohaterem tej partii jest Mateusz Bartel, arcymistrz polski, który. E, już ma niesamowicie wysoki ranking. Bardzo dużo ostatnio gra turniejów z bardzo dobrymi wynikami. Ten ranking mu fajnie podskoczył do góry. Liczymy na 2,700. Miałem okazję z Mateuszem porozmawiać we wrześniu, tuż przed jego tymi startami. Krótka, miła, sympatyczna rozmowa. Także bardzo się cieszę. Wiedziałem, jakie mniej więcej ma plany turniejowe. Coś tam sobie pogadaliśmy też właśnie o szachach w internecie. Było bardzo miło. Moi drodzy, i Mateusz... Leusz tutaj gra aktualnie turniej w Londynie, gdzie jego przeciwnikiem jest Jules Mussart, francuski arcymistrz. No, śmiesznie się wymawia na pewno jego imię. Lecz Arcymicz ten już podchodził pod ranking 2700 troszkę ma teraz spadek, aczkolwiek partia niezwykle niezwykle interesująca, a przeciwnik niezwykle wymagający. Zapraszam serdecznie do analizy, gdyż wiele się działo i warto się przyjrzeć troszkę dłużej tej wspaniałej partii. Mateusz jest zawodnikiem, który... W zasadzie może, mogę tak stwierdzić. Kocha grać w szachy niekonwencjonalnie. Uwielbia schodzić z głównych ścieżek i kombinować swoim, że tak powiem, szachowym umysłem, wymyślać swoje idee, swoje ruchy i kombinować. Wieloraki sposób próbować zaskoczyć przeciwnika, grać ruchy trochę blefujące, trochę gorsze, które dają możliwość zadymy i takie szachy lubi grać właśnie Mateusz. Skoczek zagrał na F6, C4 ze strony naszego polskiego arcymistrza. Posunięcie E6, Skoczek na C3, i tutaj goniec zagrał na B4. No, i Mateusz w tym momencie od razu zagrywa Hetmanem na B3. To na razie są ruchy, powiedzmy, które każdy z nas by mógł zagrać bez żadnego problemu. Plan jest taki, żeby zatakować gońca, wiadomo, ale jak zbije tutaj goniec skoczka, no to Hetman odbije i też jest w tej pozycji w porządku. Para gońców po stronie białych, gdzie białe na pewno by musiały, znaczy mogłyby grać sobie spokojnie pozycyjnie, jednakże czarne zagrały C5. Oczywiście broniąc tego gońca po ruchu a3 goniec odszedł na a5 i każdy tutaj taki znaczy tutaj w tej pozycji dobrze jest zagrać hetmanem na c2 żeby mieć opcję na przykład dla gońca na b2 lub zaplanować b4 takie plany można stosować jednak nasz arcymistrz miał inne plany co mi się bardzo podoba i teraz ruch Mateusza to posunięcie g4 Niesamowity ruch, który prowadzi do e, takich na pewno psychologicznych, fajnych aspektów, mianowicie m, przeciwnik może być wytrącony z równowagi. Przeciwnik już jest nieprzygotowany perfekcyjnie na Mateusza, więc po takim ruchu e, zdaje się mi, mi się zdaje, że e, będzie przeciwnikowi grać ciężko i łatwiej jest obłędy. Ten ruch obiektywnie nie jest najlepszym posunięciem. Ale jest to ruch właśnie na zadymę. Niegdyś tak grywał też arcymistrz z Polski Michał Krasenkow. Przepraszam. I wiele partii właśnie w tym stylu, szczególnie w gambicie hetmańskim, też rozgrywał pan Michał Krasenkow, gdzie sam zaczerpnąłem kiedyś z jego partii fajnych, fajne takie elementy. No i ten ruch G4 jest dosyć ciekawy. Ruch H6. W momencie, gdyby skoczek tego pionka zbił, to jest wieżek G1. No i po na przykład obronieniu tego skoczka jest h ten skoczek ucieka i zbijamy po prostu na G7. Matów żadnych nie ma, ale za dyma jest wolna linia. Roszady czarne zrobić nie mogą. I to jest taki jeden z głównych celów białymi, żeby otworzyć właśnie linię G i złapać tu aktywność. W tym momencie po ruchu G4 czarne zagrały H6. No ja uważam, że ten ruch może nie jest super najlepszy, ale jest taka też opcja zaczepki na G5, ale. Daje radę posunięcie, tutaj nie będziemy się nad nim głęboko rozwlekać. Wieża G1, zapionka, jest przygotowanie posunięcia G5, oczywiście, skoczek zagrywa na C6, ruch H4. No i jak konsekwentnie, to konsekwentnie. Pionek G5 już wisi w powietrzu. I w tym momencie żul, e, czyli przeciwnik Mateusza, e, Mógłby zagrać posunięcie H5. To byłby całkiem niezły ruch, z uwagi na to, że jakbyśmy przepchali pionka, to skoczek wleciałby na G4 i nie za bardzo widać. Jak czarne, znaczy przepraszam, jak białe mają się troszeczkę przebijać przez obóz przeciwnika. Jasne, że też goniec H3 jest takie posunięcie, ale tutaj skoczek spokojnie pewnie by sobie został w miejscu i nawet po wybiciu wieża by się uaktywniła, ale też możliwe, że skoczek miałby fajne odejście na pole E5. Więc tutaj czarne by na pewno były dobre, a w momencie gdyby nastąpiło bicie, zadziwiające posunięcie po stronie czarnych mogłoby nastąpić mianowicie król F8. Trudny ruch do znalezienia tak naprawdę ale bardzo skuteczny, z uwagi na to, że bronimy tutaj na G7, a wieża z H8 ze skoczkiem razem będą bić pionki, i ten pionek na H4 finalnie będzie bardzo słabym pionkiem, więc tu na, na, naciski byłyby bardzo ogromne. No cóż, jednak Francuz zagrał inaczej. Mianowicie skoczek na D4 i to jest szansa dla Mateusza na niesamowitą zadymę. Już zadyma jest na szachownicy. Słuchajcie, kilka ruchów tylko nastąpiło, a tutaj trzeba już intensywnie myśleć i zastanawiać się nad dalszymi konsekwencjami posunięć. Nastąpiło bicie po stronie Mateusza. Bicie na D4 i skoczek na B5. E, jasne, tutaj skoczek chce dać szacha, skoczek może odbić pionka, więc na pewno skoczek B5 jest ruchem dobrym. Nastąpił ruch D5 i Mateusz zagrał C5. Ruch, który pozwala zagrać tutaj skoczkowi na D6, więc taka jest na pewno groźba, ale można byłoby spróbować też innej drogi, mianowicie wykorzystać w końcu te pionki i zagrać konsekwentnie G5. I zobaczmy, że po tym biciu, po tym biciu, skoczek wleciałby na pewno na E4. Po wybiciu na d5, po wybiciu na d5, skoczek mógłby zbić na d4, wyrównać i goniec b6 i hetman e3. Taki wariant mógłby nastąpić, prawdopodobieństwo tego wariantu było dosyć wysokie. Oczywiście tutaj grożą jakieś te tego typu ruchy jak f3, mnóstwo taktyki się pojawia, bardzo... Ciekawe tutaj szachy mogłyby dalej istnieć z uwagi na to związanie. Przykładowo, po takim ruchu należałoby zagrać B4 i szybko wstawić gońca tutaj na B2 i ewentualnie wieżę na C1. W momencie, gdyby po Hetman C7 białe zdecydowały się na ruch F3, no to byłby przepiękne, byłoby przepiękne posunięcie. Hetman E5, i tutaj nie ma jak za bardzo uciekać tym skoczkiem. Mogłyby być spore problemy po stronie białych, więc trzeba uważać na każdym kroku. Moi drodzy, w tej sytuacji tutaj d5 i c5 nastąpiło. Skoczek zagrał na e4. Skoczek kulturalnie wziął pionka, skoczek wziął pionka, hetman dał szacha, no i się zasłonił skoczek, bo musiał, bo to był atak. W tym momencie Mateusz zagrał b4. W końcu figura wchodzi do gry. Warto zwrócić uwagę też na niecodzienny obrazek, jeśli chodzi o pionki d2, e2, f2. Które nie zostały jeszcze w ogóle wyprowadzone, jest to dosyć ciekawe zjawisko, niecodzienne. W tym momencie goniec zagrał na B6 i goniec na B2. Niestety, to posunięcie jest obarczone takim trochę znakiem zapytania z bardzo prostego powodu: dlatego, że tutaj należało przede wszystkim zagrać skoczek na F3, żeby obronić pionka. I w tym momencie jakby nastąpił ruch A6, Hetman by wrócił, Hetman zagrałby na przykład na F6, Hetman C3, posunięcie E5. No tutaj czarne wiodłyby na pewno prym w tej pozycji i ciężko byłoby zapewne białymi tutaj grać. Wiem, że to się łatwo mówi, ale mniej więcej tak to mogłoby wyglądać. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że po goniec B2 czarne mogły zbić tutaj tego pionka bez żadnego problemu. I w momencie gdybyśmy zagrali E3, no żeby Goniec oczywiście był otwarty, to tutaj czarne mogłoby bardzo sprytnie zbić tego skoczka, bo Goniec już taką swoją funkcję można powie powiedzieć spełnił. Goniec by odbił na D4 i mogłaby zro być zrobiona Roszada. I czarne miałyby tutaj naprawdę spokojny żywot. Bez żadnego problemu mogłyby sobie dalej w te szachy grać z przewagą, oczywiście pionka, więc no, to jest kwestia dobrej oceny pozycji. Jednakże pogoniec b2, czarne zagrały a6, hetman ruszył na a4. No i cały czas tutaj ten pionek na h4 wisi z tą samą drogą e3 Bicie, bicie, bicie na D4 I Roszada cały czas ten sam obrazek Tu jeszcze B5 dochodzi, posunięcie Więc czarne mogłyby tutaj mieć Sporą przewagę w tym, w tym Układzie, no to jest właśnie Blef naszego arcymistrza Goniec B2, to się wydaje Też bardzo ludzkie podejście, no bo przecież Chcemy wyprowadzać figurę i szybciej Żeby ona grała, ciężko tak wrócić skoczkiem Od razu, żeby bronić pionka Dużo liczenia, w każdym razie Po ruchu A6, hetman A4 G5, nastąpi, przepraszam Hetman A4 i Roszada ze strony czarnych. No właśnie, tutaj nastąpiło teraz G5 ze strony, właśnie Mateusza. No, bardzo oczywiście dobry ruch I co ciekawe, skoczek zagrał na E5 e, Pozycja jest oczywiście mniej więcej równa Jest to bardzo dynamiczna równowaga e, Dużo się dzieje e, Wiele trzeba na pewno policzyć e, W tym momencie nastąpiło bicie I ktoś by pomyślał, ale fajnie, już tutaj mamy wygraną pozycję e, Nic bardziej mylnego, moi drodzy G6 po prostu e, I wbrew pozorom te pionki jeszcze jakieś tam krzywdy Nie robią Hetman wrócił na B3, no Hetman jest bardzo potrzebny Do akcji z tej strony Hetman w końcu wziął tego pionka i nastąpiło H7. To jest bardzo sprytne. Bardzo sprytne posunięcie. Słuchajcie, tutaj, jakby się czarne pokusiły o bicie królem czy też hetmanem. Myślę, że większej różnicy nie ma. To. Białe miałyby bardzo y, fajne tutaj opcje. Chodzi o to, żeby mimo wszystko otworzyć tą linię. Powiedzmy, po wybiciu Hetmanem, Hetman mógłby zagrać na G3, zaatakować skoczka. Troszkę pod wariantów muszę pokazać, bo bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. E, poskoczek na C4, goniec na C3. Oczywiście po E5 skoczek na F3. Te pionki wydają się mega groźne. Ale zobaczcie, jak strasznie źle jest ustawiony Hetman na H7 i białe figury już też świetnie spoglądają. I przykładowo po D4, co ciekawe, tutaj trzeba by było nie uciekać gońcem, bo i tak go stracimy, więc ruch E3 dawał radę w tym momencie, tu się otwiera też goniec, po wybiciu jest oczywiście bicie skoczka na C4 i tutaj białe na pewno miałyby bardzo dobrą pozycję do ataku. W każdym razie, tutaj jakby odszedł skoczek na D6, to mógłby nastąpić ruch goniec D4. I okazuje się, że po wybiciu pionkiem jest bicie na D6 skoczka, po goniec na przykład na D8, goniec D3 z wyprowadzeniem figury. Tu czarne miałyby spore problemy, moi drodzy. Król zagrał zatem na H8. Jak to wiele tutaj myśli w głowach arcymistrzów widnieje, jest tam kotłowane to wszystko bardzo mocno, zapewne analizowane. W tym układzie Hetman zagrał na E3. No cóż, to posunięcie też jest obarczone troszeczkę takim ruchem niby słabym, ale to jest bardzo logiczne podejście. Chcemy tutaj atakować tego skoczka. W tym momencie nastąpiło F6. W momencie gdyby skoczek zagrał na pole c4 właśnie ktoś by mógł powiedzieć dlaczego skoczek tutaj nie gra nie atakuje tu to tutaj ciekawe rzeczy by mogły nastąpić mianowicie skoczek na f3 z szachem właśnie no i teraz skoczek by zbił na b2 my byśmy dali szacha tak żeby zdobyć hetmana bo uciekamy od ataku od gońca f6 osłabienie punktu g6 i skoczek na H4. I okazuje się, że po tym wybiciu bardzo szybko wygrywamy, zdobywając mnóstwo materiału, ale jeszcze jest niespodzianka w postaci goniec F2. To jest ruch wymuszony i trzeba było tu królem odbić. Po tym wybiciu jest szach, więc czarne po tym zagraniu biłyby na H7. Co ciekawe, tutaj są dwa pionki mniej białymi, ale rozwój figur niesamowity. Po wieża C1, w zagraniu na przykład gońcem wieża C7, Wieża AD8, pomijam fakt, że można powoli zbierać też pionki na B7. To goniec na H3 z kolejną groźbą na E6 i powierza na przykład F6, skoczek na F3. Bardzo daleki wariant, ale dosyć, dosyć forsowny bym powiedział. Tu już są opcje zbicia pionka, są opcje dania szacha. Aktywność wszystkich figur powoduje wielką ich siłę. Skoczek stoi też niefortunnie, musiałby wrócić, ale zawsze możemy go przepędzić. Ja wiem, że wiszą pionki, ale to jest kwestia takiej dynamiki w szachach. Im szybciej, im mocniej zagramy, tym lepiej. Tutaj co ciekawe, komputer wskazuje, żeby zbić skoczka. No i e, tę pozycję czarne musiałyby grać bez jakości, co byłoby na pewno ciekawym doświadczeniem dla Mateusza, e, gdyż on lubi gra bardzo grać bez jakości. Wróćmy, mo moi drodzy, do pozycji początkowej tutaj z partii po Hetman E3. Czarne zagrały F6. No i właśnie. Teraz się zaczynają spore kłopoty, i Mateusz zagrywa niesamowite posunięcie. Na pierwszy rzut oka, posunięcie które można bardzo przeoczyć i nie brać go praktycznie pod uwagę. Jest to ruch skoczek na F3, czyli podstawienie Hetmana, ale też atakujemy Hetmana z tej strony. No i tak naprawdę wariant jest podobny, bo jeżeli byśmy tutaj zbili tego Hetmana, to skoczek H4. Pozycja się sypie w tym momencie czarnymi, bo tak, wisi goniec. Wisi skoczek, który broni na g6 i będzie akcja na g6 z skoczkiem białym z widełkami, więc straty materialne są nieuniknione, można sobie spokojnie to sprawdzić i przeanalizować, a jeżeli na przykład taki goniec g5 by zagrał, to myślę, że nawet wieża g5 grozi i zbicie na e5 skoczka z dwoma figurami za wieżę też białe sobie tu świetnie by poradziły. Skoczek f3, skoczek wziął tego skoczka, Hetman odbił, i białe skupiły się tutaj na ataku na polu F6, więc to nie jest takie proste, czarnymi, żeby to dalej rozgrywać. Co grają czarne? E5. No właśnie, posunięcie E5, i dzięki temu Wieża spokojnie wzięła tego pionka i goniec zagrał na E6. Na rozwój figur, panie Żulu, troszeczkę jest już za późno. Więc w tym układzie białe już spokojnie sobie powinny radzić. Wieża zagrała na c1. Na pewno ruch e3 był też ciekawy, żeby wyprowadzić gońca, ale to podejście nie sugerujmy się już tymi znaczkami. No, uważam, że wprowadzenie kolejnej figury do gry jak najbardziej ma sens. W tym momencie wieża zagrała na f7. Posunięcie E3 w końcu zagrał Mateusz. Zobaczcie, że 26 ruch i dopiero pionek centralny się poruszył. Bardzo rzadkie zjawisko i to, że król jest w centrum. Wieża zagrała na E8 w tym układzie i goniec zagrywa na D3. No właśnie, tutaj trzeba bardzo też uważać na posunięcia typu E4. Lecz w tym, w tym momencie ruch E4 jest fatalny. Dlaczego? Zawsze słuchajcie, możemy sobie zatrzymać materiał i spróbować znaleźć rozwiązanie. W tym układzie wygrywa posunięcie wieża E6. Okazuje się, że te gońce są zabójcze. I jeżeli byśmy zbili Hetmana, to wieża E6 przede wszystkim, wieża E6 z atakiem, i tu są już ogromne problemy, bo zbijamy na E8. Kiedy król by odszedł na. Przepraszam, kiedy pionek by tutaj zagrał na d4, król oczywiście nie może iść. No to jest szach, jest odejście i w tym momencie wygrywamy mając przewagę ogromną w materiale. W tym układzie Goniec zagrał na d8, moi drodzy teraz jest bardzo ważny moment w, w pozycji. Jak zagrać białymi, żeby te partie wygrać? Zagrajmy jak Mateusz Bartel. Zatrzymajmy sobie na chwilę materiał. Otóż to posunięcie to goniec bije na E5. Niesamowity ruch. Okazuje się, że po wybiciu pionka jest dokładnie ten sam motyw. Wieża bije na E6, i po wybiciu Hetmana jest wieża E8. Król zagrywa na G7, wieża G8, Król na F7. Dorobienie Hetmana, i nawet jak Hetman zbije na F2, Król idzie na D1. Nie ma jak zagrozić białemu Hetmanowi, zwróćcie proszę uwagę. A król czarny ma problemy ogromne. Zresztą też wieża więcej po stronie białych gwarantuje tutaj spokojne zwycięstwo. Ale głównie te figury dają radę, jeśli chodzi o tego króla. Więc niesamowite tutaj rzeczy się dzieją. Goniec zagrał na E5, wieża zbiła na H7. To już taki akt rozpaczy. I wieża F6, moi drodzy. Tu już Mateusz wiedział, co w trawie piszczy i po takim ruchu jak Hetmar H1, król E2, zobaczcie, wszystko wisi, wszystko podwisa pod i w ogóle masakra się dzieje na czarnym królu. E, w tym momencie się e, czarne poddały. Tak po prostu. Dlaczego? Bo, jak wymienimy teraz Hetmany, to jest wybicie z szachem, e, i po takim zagraniu, e, no w zasadzie można wybić, wygrać też partię. Ale myślę, że wieża G1 daje tutaj jeszcze lepsze szanse. Nie będę tego już przed, przestawiał, gdyż jest to myślę, że e, bardzo proste dla e, nas wszystkich. No więc, e, w sytuacji e, tej, się już e, no po prostu czarne poddały. Moi drodzy, przepiękna partia Mateusza Bartla. Naprawdę ona będzie wchodziła po internecie mocno. Już zauważyłem na fanpage'ach różnych, gdzie tę partię ta partia jest przytaczana. Gratulacje Mateuszu bardzo silny arcy, arcymistrz pokonany. Jeden punkt na dwie partie. Jest to start, myślę, że całkiem niezły, biorąc pod uwagę porażkę Mateusza w pierwszej partii z Gukeszem, czyli z faworytem tego turnieju. No to jest bardzo, bardzo. Dobrze, dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć.